Pierwszy film Naruto jest krótką historią, która opowiada o losach aktorki grającej księżniczkę, a w trakcie filmu okazywało się, że jest ona prawdziwą księżniczką pochodzącą z krainy śniegu, do której się wybierali. Po drodze oczywiście nie może być łatwo, a więc źli ludzie, którzy przedtem zabili jej ojca i przejęli władzę, chcieli od niej cennego naszyjnika, który miał być kluczem do skarbu poprzedniego władcy. Tak w zasadzie da się streścić fabułę tego filmu, nie spoilerując jakoś bardzo, a przynajmniej ci, co nie oglądali, mogą mieć jakiś kontekst tego, o czym to jest. Standardowo dla tej serii teraz przejdę do plusów oraz minusów tego filmu, a nawet rzeczy, których można nie wiedzieć, oglądając to pierwszy raz. Zdecydowanym plusem jest kreska, jakość i szczegółowość tego filmu. Pomimo, że wyszedł mniej więcej po poszukiwaniu Tsunade, to wygląda znacznie, znacznie lepiej niż anime. Dla mnie ten typ jest bardziej przystępny i po prostu ładny. Animacje też były świetne, jak na przykład to, jak Sasuke pojawił się znikąd i znokautował gościa jednym ciosem. Wyglądało to bardzo dobrze. To, co jednak może nie podpasować części oglądających, to to, że klimat jest czasem odmienny od tego, co widzimy w samym anime. Są tu jakieś takie typowe bary i miasto jest bardziej nowoczesne, aniżeli zwykła wioska z drewnianymi konstrukcjami. Kakashi jak zwykle robi robotę i podszedł aktorkę sposobem i z pomocą Sharingana spowodował, że ta straciła przytomność, co ogólnie było dobrym zagraniem i wyglądało super. Tego samego nie mogę powiedzieć o antagonistach, którzy jak dla mnie wyglądają kiczowato. Jakieś zbroje, gadżety, nie pasuje mi to do Shinobi. Szczególnie na etapie, gdy pierwsze Naruto było raczej zacofane, a tu mamy taki postęp technologiczny. Techniki tych antagonistów jednak zasługują już na docenienie, bo te lodowe ninjutsu fajnie wygląda, a kontra ze strony Sasuke z Katonem robi robotę. Animacje są mega płynne, świetnie się ogląda te potyczki. Zresztą nie tylko Sasuke tu błyszczał, bo Naruto też badasowo złapał tego grubasa za ręce. Poza epickimi animacjami mamy też trochę śmieszków, jako że chłopaki sobie leją obok siebie. Mamy także rzeczy niewiadome, jak to, że płaszcz, który nosi Naruto, jest bardzo podobny do tego, który będzie miał w kanonie w Shippudenie i właśnie wtedy też będzie chodził po śniegu. Zresztą muszę przyznać, że cała drużyna siódma miała ciekawe stroje w zimowym klimacie i podobały mi się te szczególiki. Małe dodatki, a takie rękawiczki na dłoniach Naruto czy szalik Kakashiego jakoś cieszą. Później dla dramaturgii księżniczka ponownie ucieka, co jak dla mnie bije niekompetencją od tej ekipy filmowej, która powinna jej pilnować, ale niestety też od Konoshan, którzy powinni mieć ją na oku. Kolejną taką ciekawostką jest to, że ten kraj śniegu pokrywa się z tym, co zobaczymy później właśnie w kanonie i Shippudenie, gdzie w kraju żelaza też mamy śnieżny klimat, również żyje wojsko samurajów, a ci panowie także ich przypominają. Dla nich niestety była to krótka prezentacja, bo chwilę później całkiem hardkorowo działka antagonistów posiekały ich, co wyglądało całkiem okrutnie i krwawo. Muszę przyznać, że czegoś takiego się nie spodziewałem. I mimo, że to była krótka historia, to zdążyłem księżniczkę polubić, zrozumieć jej motywację, nawet bardziej rozumiałem jej postawę niż wkurzającego Naruto, który ciągle próbuje każdemu wcisnąć swoją rację. Może jak miałem 12 lat, to mi nie przeszkadzało, ale teraz jest to irytujące. Tak samo jak to, że już na tym etapie wiedziałem na 98%, że ta księżniczka ulegnie w końcu talk no jutsu Naruto i będzie super pozytywną dziewuszką. Jak się później okaże, nie myliłem się. No ale, wracając do pozytywów, to Naruto z liną w buzi powiedział Kagebun Shin no Jutsu, ale aktorka podkładająca jego głos chyba faktycznie coś miała w buzi, bo prześmiesznie to zabrzmiało. Kakashi jak zazwyczaj kilka kroków do przodu był od przeciwników i podmienił naszyjnik tej księżniczki na fałszywy, bo tamci ewidentnie właśnie na niego polowali. Później, gdy Naruto został złapany do więzienia, to tutaj się zaczęło talk no jutsu i już po samym wzroku tej księżniczki widać, że już się zmieniło na zmotywowaną i wierzącą w Naruto. Strasznie stereotypowe, że aż nudne. Następnie dostaliśmy kolejne animacje walki na wysokim poziomie i tutaj Sakura dobrze podeszła grubasa, wysadziła koło niego notkę, która zadziałała super efektywnie, było to pomysłowe, a do tego zaplanowała Sasuke atak, więc ten dołożył również babie, więc dwaj antagoniści na jednym ogniu.
No i znowu to przytoczę, techniki antagonistów wyglądają git, jak ten czarny smok, podobał mi się, to naprawdę ładny smok. W połowie filmu udało się domyśleć, że przez pokazywanie tych flashbacków z ojcem i tą wiosną, w jakiś sposób ona się tam okaże. Dosłownie przewidziałem to, że ten naszyjnik to spowoduje, po prostu nie wiedziałem jak. Oczywiście był happy end, wszyscy źli zostali pokonani, księżniczka się odmieniła na super pozytywną i wszystko było super. Oceniłem ten film na 6. Animacje, wygląd protagonistów i ogólnie kreska były bardzo przyjemne dla oka. Dużo było dynamiczności w tym filmie, dzięki czemu nawet nie nudziłem się oglądając go. A tym, co go nie oglądali, a chcieliby sobie jeszcze coś narutowego obejrzeć, to nawet bym polecał, bo kilka fajnych smaczków tutaj znajdziemy, ale to nie jest wybitna historia. Jeśli widzieliście w życiu więcej niż dwa filmy, to nie znajdziecie tutaj raczej niczego niespodziewanego, tajemniczego czy super epickiego. Jest to filerowy film i fabularnie na takim poziomie stoi, a więc niezbyt wysokim. Na pewno jednak nie polecałbym komuś tego filmu jako pierwszą styczność z Naruto, bo to coś innego niż kanon i to widać, to się rozjeżdża. Nawet większość muzyki wydaje się być zupełnie nie z tego anime. Mówię wydaje się, bo nie mierzyłem tego stoperem, ale słyszałem tam kilka utworów z Naruto, a reszta była jakby z innej bajki wyciągnięta. Nie żeby nie pasowała do filmu, ale tak jak tutaj niejednokrotnie zaznaczałem, film ma inny klimat niż pierwsza czy druga seria Naruto, a więc są tu znaczące różnice. Ja od różnic jednak wolę sumy. Sumy pieniędzy, sumy subskrypcji, a nawet takie sumy z wąsami. Przyjmę każdą z tych sum, jeśli chcesz mi ją oferować.